Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Ania. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia pierwszych w tym roku ulubieńców kosmetycznych. Mam dosłownie garstkę, która najbardziej mi się spodobała w ostatnich kilku tygodniach, która wybiła się ponad wszystkie inne i dzisiaj troszkę więcej na ich temat Wam opowiem. Dzisiaj, jak nie pamiętam kiedy ostatnim razem, skupimy się tak naprawdę na kosmetykach do wykonywania makijażu, bo jeżeli chodzi o pielęgnację, nic jakoś tak nie porwało mnie wybitnie, abym uwzględniała właśnie w tym filmie, dlatego jest kilka perełek kosmetycznych, kolorowych, które bardzo mi się spodobały w zeszłym miesiącu i o nich dzisiaj Wam opowiem, ale nie, skłamałabym. Skłamałabym mówiąc, że nie będzie żadnej pielęgnacji, bo poniekąd to jest pielęgnacja, ale jednocześnie ochrona, więc to jest produkt ochronny i to jest filtr ochronny z firmy Aromatica. Jest to filtr mineralny z wyciągiem z aloesu. O tym, że filtr ochronny powinniśmy nosić każdego dnia, nie muszę chyba nikomu przypominać, ponieważ to jest fundamentalny krok, aby chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym, aby chronić ją przed powstawaniem pierwszych zmarszczek, przebarwień, no i przede wszystkim chronić przed powstaniem raka skóry. Ja już od kilku lat dzień w dzień filtr mam na twarzy, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy jest noc, może nie noc, czy jest dzień, w sensie czy jest pochmurno, czy słońce świeci, czy pogoda jest taka pół na pół, połowę dnia świeci słońce, połowę dnia nie. Zawsze filtr ochronny na buzi jest. Ten nie zostawia na skórze żadnego filmu, szybko się rozprowadza, ładnie pracuje z podkładem i przewrotnie, nie pachnie on, słuchajcie, aloesem. On pachnie w 100% dla mnie lawendą. Nie wiem, jaki tutaj jest koncept zapachowy w nim zawarty, ale tutaj właśnie aloesu raczej nie wyczuwam, tylko wyczuwam taki zapach delikatnej, bardzo subtelnej lawendy, co mi nie przeszkadza i ten zapach później w ciągu dnia nie jest wyczuwalny. Dobrze pracuje z innymi kosmetykami, to już chyba przed chwilą powiedziałam. Podkład bardzo ładnie na nim wygląda, nie uczula mnie, nie podrażnia, nie łzawią mi oczy po jego aplikacji, ponieważ ja go nakładam dosłownie wszędzie. W sumie nie tylko na twarz, ale pamiętajcie, że szyja i dekolt także są bardzo ważne, jeżeli chodzi o ochronę. Pamiętałabym, jeżeli byłabym na Waszym miejscu i go kupiła, aby przed użyciem mocno nim wstrząsnąć, ponieważ on potrafi się rozwarstwić i kilka razy zdarzyło mi się wyciśnięcie przed ówczesnym właśnie wymieszaniem w tubce i wyskoczył mi po prostu przezroczysty płyn, no bo filtr się troszeczkę rozwarstwił, bo nie używałam go długo, mam jeszcze w łazience kilka innych, więc tamte próbuję wykorzystać i ten właśnie starałam się jak najwięcej używać w styczniu, dlatego też ląduje właśnie ulubieńcach. Dobrze, następny jest podkład. Tutaj już zostanie sama kolorówka. I to jest podkład, który mogliście oglądać w filmie z moimi pierwszymi łupami kosmetycznymi w tym roku. Pochodzi on z firmy IT Cosmetics i nosi nazwę Your Skin But Better Foundation and Skincare. Czyli to jest nie tylko podkład, ale także jednocześnie pielęgnacja cery, o czym także Wam wspominałam. Tutaj mamy wiele składników odżywczych, jak i kwas hialuronowy i producent mówi, że po około 2 tygodniach możemy zauważyć zmiany w strukturze skóry, w tym jak ona po prostu wygląda. Przyznaję się bez bicia, że nie udało mi się go codziennie używać przez 2 tygodnie, więc tutaj ten temat i tą tezę pominę, ale skupię się na tym, jak produkt pracuje ze skórą. A pracuje fantastycznie. Wiele razy także już Wam wspominałam, czego ja aktualnie od podkładu oczekuję, a oczekuję bardzo naturalnego wyglądu z delikatnym takim półkryciem, które będzie pokazywało gdzieś na mojej twarzy jeszcze niedoskonałości, ale skóra będzie wyglądała zdrowiej, będzie wyglądała po prostu lepiej. I ten podkład daje mi to wszystko. To, co jest zamknięte w tej buteleczce, dla mnie jest po prostu kwintesencją idealnego podkładu do buzi. Jest on wykonany na bazie wody, daje lekkie półkrycie i ma niesamowicie leciutką formułę, przepięknie się rozprowadza, bardzo ładnie pracuje zarówno z bazą, ze sprayem utrwalającym, jak i solo. I ja tutaj większej różnicy nie zauważyłam, czy miałam go właśnie utrwalonego sprayem, czy miałam bazę wcześniej, czy używanego samego, bez żadnych innych utrwalaczy. On tak samo utrzymuje się na mojej buzi cały dzień, skóra się nie świeci, a jeszcze Wam tylko powiem, że ja mam skórę normalną, idącą w stronę mieszanej, więc na taki typ cery
on naprawdę rewelacyjnie się nadaje. To już zdecydowanie w tym momencie mogę powiedzieć będzie odkrycie roku 2021. Kolejny ulubieniec to jest błyszczyk do ust. To, co mam dzisiaj na ustach. I to jest błyszczyk, który pochodzi z firmy Vibo Lip Sensation, który, uwaga, w składzie ma także kwas hialuronowy i rzekomo ma usta nam powiększać. Ja nie wiem, co jest z firmami i tych ich hasłami promocyjnymi, bo ja żadnego znowu tutaj efektu powiększenia ust nie zauważyłam. Poza tym to są pewnie tak śladowe ilości, które nie są w żaden sposób wykrywalne, może nie tyle wykrywalne, ale po prostu nie dają jakiegoś takiego efektu wow na tych ustach, że rzeczywiście zobaczymy po 5 minutach mega ogromne wargi. No, ja go lubię dlatego, że ma bardzo ładny kolor, naturalnie wygląda, nie robi zalepy na ustach i jest bardzo subtelny, taki codzienny. Nie ma zapachu, przyjemnie mi się go nosi, więc on najczęściej lądował właśnie na moich ustach, delikatny taki różowy kolor. Ja nie mogę dopatrzeć się tutaj numeru bądź jakiejś nazwy tego koloru, więc tak go Wam po prostu pokazuję, żebyście mogli sobie sprawdzić może w drogerii, jeżeli będziecie zainteresowani tym kolorem. I ostatnie dwa produkty, które chcę Wam pokazać, pochodzą z firmy Essence i to są właśnie jedne z tych kosmetyków, które widzieliście w holu kilka odcinków temu. I przyjrzymy się najpierw maskarze do podkreślania brwi. I to jest firma Essence właśnie Make Me Brow. To jest całkiem niezły produkt, jak za taką cenę. Ja naprawdę muszę się przyjrzeć tej marce w tym roku bardziej dogłębnie. Zostawialiście mi także komentarze, zostawiałyście komentarze, że firma Essence bardzo Wam się sprawdza, lubicie ich kosmetyki, więc ja się pod tym wszystkim podpisuję, bo ten malutki gagatek bardzo fajnie mi się także sprawdza, podkreśla mi brwi i nie robi z nich takiej skorupy, nie robi zalepy. Nie wiem, mi się, słuchajcie, nie podoba w ogóle efekt laminacji brwi, kiedy one są wszystkie takie jakby przyklejone do skóry. Ja lubię, kiedy brwi troszeczkę gdzieś odstają, są w takim jakby trójwymiarze, czyli nie są przyklejone do skóry, gdzieś jeden włosek może delikatnie odstawać, to wtedy dla mnie wygląda bardziej naturalnie. Co kto lubi, jeżeli Wy lubicie laminowanie brwi, to jest oczywiście Wasza indywidualna sprawa, ale ja po prostu taki bardziej naturalny, nie aż tak bardzo zarysowany, podkreślony look lubię i ten właśnie malutka maskara do brwi to tutaj dla mnie robi. Fajnie utrzymuje je w jednym kształcie, ale nie robi z nich właśnie takiego 100% zarysu od A do Z, tylko one wyglądają tak delikatnie, naturalnie, ale są podkreślone. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, właśnie pochodzi też z firmy Essence i to jest jedna z maskar, jeden z tuszów do rzęs, które także kupiłam na wypróbowanie i to jest wersja I Love Extreme. Żeby Wam po prostu pokazać, jak on wygląda, dzisiaj mam nim pomalowane rzęsy, nie mam nic innego, więc sami widzicie, jaki przepiękny daje efekt. To jest efekt, który ja uwielbiam. Ja nie potrzebuję sztucznych rzęs, nie potrzebuję przedłużania rzęs, bo jeżeli mam dobry produkt w niedrogiej cenie, który podkreśli mi rzęsy w ciągu dosłownie kilku chwil i zmieni obraz oka, to nie muszę, a tutaj za 3 funty z hakiem takie cudeńko znalazłam i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Powiem Wam, że jak go pierwszy raz użyłam, strasznie zdziwiłam się, jak wygląda szczotka. Sami zobaczcie, bo to w sumie jest taka silikonowa, okrągła szczoteczka, po której nie spodziewałabym się, że da mi tak maksymalnie wydłużony i podkreślony efekt, a tu proszę, nie ocenia się książki po okładce, jak to przysłowie mówi. Bardzo dobry produkt, jestem na tak. Dobra, moi drodzy, i to wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców stycznia. Garstka kosmetyków kolorowych, ale w tym miesiącu szykuje mi się haul, który zakupy w sumie i podejrzewam, że to będzie raczej taki haul zbiorczy. Nie będzie to wszystko z jednego dnia. Kończą mi się maseczki do twarzy, a ja jestem maseczko-maniaczką, więc muszę sobie kupić coś nowego, co oczywiście chcę Wam także pokazać. I chcę trochę zmienić pielęgnację włosów, bo zaczęły wypadać mi włosy. I jak wiecie, ja do tej pory używałam już od 2 lat chyba szamponów w kostce i szukam jednego, który miałby pewien składnik w swoim składzie, ale jeszcze na taki nie trafiłam, więc zobaczymy, co uda mi się w sklepach bądź może w internecie dorwać, ale o tym
w nadchodzącym odcinku. Na tą chwilę ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to nie zapomnijcie zostawić kciuka do góry, nie zapomnijcie także subskrybować, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, bo wgrywam na kanał regularnie. Ja tymczasem życzę Wam udanej reszty dnia bądź wieczoru, w zależności od pory dnia, kiedy oglądacie ten film, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!